Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki, nie inaczej, więc dlatego dla wszystkich swoich miłośników wędkarskich przygód nakręcę materiał oto z tej wyprawy, czyli czarna nida, nie inaczej, i zaczynamy wędkowanie po nocnej zmianie. Nie wiedziałem, jak ten dzień dzisiaj wykorzystać, więc po 5 nocnych zmianach szybko postanowiłem jechać na ryby, aby nie zmarnować dzisiejszego dnia, bo dzisiaj już mam wolne, a od jutra już zaczynam niestety drugie zmiany. I tyle tego wolnego, więc nie prześpię go i poświęcę go na wędkowaniu oto w tym miejscu. Więc nie przeciągając już dłużej, zapraszam na najnowszy film oto w moim wykonaniu. Na tę chwilę jest godzina 8:27, poniedziałek 16 maja, więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc na początek 3 kule, nie więcej, i będziemy przepuszczać gdzieś tak na 15-17 metr, wypuszczać zestaw, bo tam już dalej wypłycenie. Jeśli ta miejscówka nie przyniesie efektu, bo jest płytka woda, pójdziemy trochę wyżej lub trochę niżej na róg. Daleko nie dochodził, dlatego że krzaki zarośnięte pokrzywy, jak widzicie, to jest naturalna miejscówka, czyli dzika woda, dzikie miejsca, ciężko dostępne. I o tej porze, co teraz widzicie, wszystko rośnie, krzoki. Więc odczekamy chwilę, założymy pinkę i będziemy tutaj przepuszczać. Co bądź kilka godzin na wędkowaniu, a co uda się złowić, zobaczycie. Więc drodzy Państwo, zostańcie ze mną i zobaczymy, co i jak na tej rzece. Grunt mały będziemy regulować w czasie przepuszczania zestawu. No i pierwsze przepuszczenie po zanęceniu. I zobaczymy. Co bądź, tak aby nie na zero, co będzie brało, to będzie brało. Taki krótki wypoczynek. Sam nie byłem pewny, czy mam jechać, czy nie jechać, gdzie jechać. Ale jedna wędka, plecak, skrzynka do siedzenia, więc dużo towaru nie musiałem brać, więc szybka decyzja. I tak to mniej więcej wygląda. Później znajdziemy parę chruścików, kodaków i spróbuję na kodaka coś trafić. No ale na razie poczekam, aż ta ryba po zanęceniu dopłynie. Kule takie zbiłem mocniejsze. Zanęta pyza bajcy, nie inaczej. Podniosę trochę grunt. Ziepko. I wędkujemy. Przytrzymamy trochę. Widzicie, późno, godzina 8:45, no ale tak mówię, byłem w pracy, wszystko trwa, trzeba było przyjść do domu, spakować się szybko, dojechać tutaj, no i dlatego tak późno, no ale do południa przynajmniej posiedzę. Puścimy dalej.
No i wędkujemy. Macham, przerzucam, przepuszczam zestaw. A tu nic, kompletnie, drodzy Państwo, nic, nawet pyknięcia. Więc jeszcze z 20-25 minut gdzieś i pójdę wyżej, tam na głębszą wodę. Jak nie będzie wskazań, no zobaczymy. Ale na tą chwilę nic, przytopienia, rosnące rośliny. Tutaj jest nierówna woda, płytsza, głębsza. Więc zestaw targam po dnie, prowadzę po dnie i zaczepia tam o rosnącą roślinność. No zobaczymy, sam jestem ciekaw, czy uda się coś dzisiaj złowić. No zobaczymy. Ptaki ładnie śpiewają. Cóż z tego, jak nic nie pyka. Okej, więc machaj, będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie. Nie na pewno. Drodzy Państwo, nic nie bierze, idziemy wyżej. Jak tu nic nie weźmie, to może tam coś uda się złowić. Więc przechodzimy wyżej na ciut głębszą wodę. Ok, podsypałem trochę, płytka woda, ale tu ciut jest głębiej. No i zobaczymy, co jest grane. Tutaj odpoczywamy i miejmy nadzieję, że jakąś uklejkę złowimy. Więc machaj, będą, ryby będą. Okej, będę musiał podnieść jeszcze grunt. No ale na razie przepuszczamy. Tutaj powinna być woda potąd, co ja mam zanętę. Zobaczcie, jak płytko jest, jak woda spadła, jaki stan wody. Ale miejmy nadzieję, że coś się złowi, podniosę grunt. I przepuszczamy dalej. Ok, tu to samo, nic. No a poprzepuszczamy jeszcze. I zobaczymy, co jest grane. Ale tak mówię, na tej głębszej wodzie to samo, nie ma wskazania. Zobaczymy tutaj na płytkiej wodzie, na spokojną. Rzucimy tam, zanęcimy trochę i postawimy sticka. Zobaczymy, czy mały kiełb, uklejka, mały jelczyk, co bądź.
czy jakieś będzie wskazanie. A tutaj nic przepuszcza i nic. Ryba nie jest zainteresowana moimi robakami, moją przynętą. Przytrzymam trochę. Przytopienie, ale to mógł być zaczep. I wędkujemy, drodzy widzowie, dalej. 9:48. Nie będzie wskazań, to 12:13. Zawinę się do domu i resztę dnia wolnego po pracy spędzę z rodziną. Czy drobnica będzie brała na płytkiej wodzie? Oczywiście zanęcimy tam z lekka. Damy dwie i zobaczymy, czy coś stąd wyrwę. No zobaczymy, czy honor uratuje, czy będę zerowy. Nie chcę mi się daleko w inne miejscówki chodzić, więc postaram się tutaj coś wydubać. Naprawdę, jak już tutaj nic nie wydubę, stąd nawet małej rybki, to znakiem tego, że ryba dzisiaj nie na braniu i nic z tego nie będzie. Więc czekamy cierpliwie na jakieś wskazanie i pierwszą rybkę z rzeki w ten poniedziałkowy dzionek. Ptaszki wani śpiewają, ale nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. A mi z tego wszystkiego się spać chce. 10:00. Widzicie? 10:00. Syreny wyją. Wybuchy będą na kopalni. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Ja jeszcze grunt zmniejszę. Zmniejszę trochę grunt i najwyżej zaraz założymy kłodaka. Więc machamy, machamy i kombinujemy. Okej. No bierzcie rybki, bierzcie chociaż jedną małą, tak aby ręka chociaż rybą pachniała przy dzisiejszym wypadzie. Muszę wejść do wody i chruścika, chruścika muszę wyhaczyć, bo może na chruścika coś skubnie, zobaczymy. Bo na razie nic, nic, drodzy Państwo. Więc no, fajne błotko. No, fajne błotko mam tutaj. Jest nieźle. Musimy chruściki.
głębszą. Tak, aby coś złowić. Okej. Dobra. Myślę, że starczy. No nie wąsko, ale kilka sztuk jest. I założymy chruścika. Czyli ściągamy pinkę i założymy chruścika. Naciskamy, wyciągamy i za łebek. I rzucimy w to miejsce nęcone, tak żeby cokolwiek złowić już, aby ręka rybą pachniała. Aby ręka rybą pachniała. No i spróbujemy, zobaczymy. Jeśli to nie da efektu, przejdziemy tam niżej na róg i tam już będzie ostatnie nasze miejsce. A na tą chwilę próbujemy w tym miejscu, na tej spokojnej wodzie, na kłodaka, czyli larwę chruścika. I nic, zero wskazania, coś to słabo widzę, no ale pójdziemy najwyżej w to pierwsze miejsce, co wędkowałem, tam kilka razy przepuszczę i najwyżej zakończymy na rogu w trzecim miejscu. Pierwsze, drugie, trzecie, w czwartym miejscu na zakręcie i tam już zakończymy dzisiejszy ten krótki film po nocnej zmianie. Tak mówię, nic się nie dzieje, nic, zero wskazań. Nic, kłodak cały. I nawet wskazania, nawet drobnicy, nawet malutkiego kiełbika czy uklejki. Ryba nie jest aktywna. I nic na to nie poradzimy. Więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Widzicie zresztą sami. Nie wierzę, naprawdę, drodzy Państwo, nie wierzę. Tam powinna ryba stać, przynajmniej ta drobna. Jak tu już nie ma brań, to nie na braniu ryba jest. Nie na braniu. Więc coś słabo to widzę. I nadal jestem zerowy. No ale cóż, wędkujemy. I odpoczywamy po nocnej zmianie. Nic się nie dzieje, spać mi się trochę chce. Bo widzicie, nic się po prostu nie dzieje. I tutaj kilka przepuszczeń na kłódka, kłodaka, larwę chruścika inaczej. I jak nie będzie wskazania, pójdziemy na róg. I tam dokończę dzisiejsze wędkowanie. Okej, więc machamy dalej, ale pomimo moich starań nic nie zgubię,
Dosłownie, drodzy Państwo, nic. Dobrze, nie ma sensu, zwinę dwa składy. Idziemy na dół i tam dokończymy mój film. Tylko tak powiedziałem, dwa składy, aby móc się jakoś przemieścić nie z rozłożonym długim kijem. Dobrze, idziemy na dół. Widzicie, jaka wysoka trawa pokrzywy. I bardzo ciężko przedzierać się przy dużej trawie, pokrzywach. Ale damy jakoś radę i dokończymy już na dole naszą dzisiejszą imprezę. Więc praktycznie jesteśmy na zakręcie. A co uda się złowić, zobaczycie. Zastanawiam się czasami, czy tu kilka razy nie puścić zestawu. Nie, idziemy na zakręt. Okej, no i tutaj zanęcimy, woda płytka i będziemy wędkować oto w tym miejscu. Czyli dwie, będziemy wypuszczać dalej zestaw. Okej, jeszcze dwie. Okej, umyję ręce i będziemy przepuszczać zestaw. Założymy robactwo i przepuszczamy w tym miejscu, czyli kłodaka jakiegoś ładnego. Naciskamy i mamy larwę, którą zaczepimy za łebek. Będziemy wypuszczać tam niżej. Ok, wędkujemy i miejmy nadzieję, że może tu coś się złowi. Wskazanie 15 metr. Może coś pyknie. Puszczamy dalej.
puszczamy dalej. Siedzi. Jest coś fajnego. Po zanęceniu. Klenik prawdopodobnie. Kij pięknie pracuje. Zobaczcie sami. Delikatnie brało. Delikatnie brało, ale się klenik czy jazia. Klenik. Zobaczcie. Wymiarowy pan klenio. Taki ponad 3 dychy dobre. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli ryba zaliczona. Nie jestem na zero. I na kłodaka. Delikatne brania. Skubało, skubało. I taki klenio. Więc baja. Baja. Płyń. Rybka zaraz dojdzie. Zobaczcie, udaje sztywną. Ona jeszcze nie wie, że jest wolna. Więc ją kijem dotknę. O, i poszła, widzicie? Udawała sztywną. Dobra, zakładamy znów kłodaka i jedziemy. Najważniejsze, że nie na zero. I tak jak tytuł filmu, tak, aby ręka rybą pachniała, jednak pachnie, więc machaj będą, ryby będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Przepuszczamy zestaw dalej, ale nic. No i godzina 11:45. Myślę, że przed 14 zakończę wędkowanie. Dobrze przed 14. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Ale dopóki przynęta w wodzie, mamy jeszcze okazję coś złowić, więc wędkujemy dalej. Jest pytka. Nic, nic. Teraz bardziej przy brzegu na przytrzymanie. Godzina 12:05 do 13:00, 13:20 zawijam się. Przed 14:00 mam autobus, więc mamy godzinę 20 minut gdzieś wędkowania, ale czuję, że nic z tego nie będzie.
A więc drodzy widzowie, na tym kończę ten dzisiejszy nierówny pojedynek. Nic nie skubało, żadnej drobnicy. I leciało, tak jak pokazałem na filmie, 4 miejsca. Jedno wskazanie, jedna ryba, 100% skuteczności przy tym dzisiejszym wędkowaniu. I mile spędzony czas w naturze, na dzikiej wodzie. Więc resztę dnia spędzę z rodziną. I tak to leciało, jak pokazałem na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I do następnego. Siema, Pyza. Jedziemy na Kielce. Cześć!